Witam was tutaj, cześć, czem znosz i zapraszam was już na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4. Jakie City Skylines? Miałem na myśli oczywiście mniejsza z tym, kolejny odcinek. Mamy dzisiaj już 26 odcinek, jak ten czas leci. No, leci to dosyć szybko. Muzyczki w tle są oczywiście takie jak chcecie, możecie pisać w komentarzach lub jak wolicie, czyli tak jak zawsze właściwie. No i chyba tyle. Przechodzimy do odcinka, jeżeli mnie słychać, to proszę to napisać, bo nie jestem przekonany. Nie widziałem żadnych komentarzy o tym, że mnie nie słychać czy cokolwiek, ale no miejmy nadzieję, że wszystko jest dobrze. Ogólnie bardzo mi się podobałem tego typu mniejsza z tym, bo mam jakiś taki kontakt faktyczny z wami, a formy live'ów to chyba najlepsze opcje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, czy wam również, tak? Ale jeśli tak, to napiszcie. Dobrze, czy czat mnie słyszy? W sensie... Widzę, że jest tam parę osób, natomiast nie jestem w 100% przekonany, czy ktoś tam jest po drugiej stronie. W sensie, czy mnie słychać, może to jest najważniejsze. Skończy się ten, w tym sposobem, że zapytam się. No ma, tak czy siak, przerzucimy się już na obraz. Słychać, świetnie, to dobrze. W takim razie przechodzimy do odcinka. Jak widzicie, mamy naszą stronę metra i od razu mówię, jeżeli się nagle skończy live, to dlatego, że komputer mój wyrzucił blue screena, bo ostatnio dzisiaj mi wyrzucił już 4 razy, nie wiem czemu, no ale miejmy nadzieję, że to się dzisiaj nie nastąpi znowu. Ale postaram się wtedy napisać na czacie z drugiego komputera, więc no. No ma, tak czy siak, po kolei. Dobrze, już widzę, dziękuję bardzo za informację. Widzę, że są 4 osoby, które aktywnie komentują. To dobrze. To tak, po pierwsze odcinek zachodni, wschodni. Chwila, bo się nie obudziłem, jak widać. No, brudnie. Sytuacja jest dosyć dobra. Nie jestem przekonany, czy była aktualizacja w piątek, bo były święta, ale jeżeli była, to bardzo dobrze. Natomiast aktualnie mamy tutaj sytuację. 2419 metrów wywierciła Maria i jest niedaleko stacji Trocka. Witam. Witam nową osobę. Kolejną, która się pojawiła. Mateusza. Wszystkich oczywiście z was witam, oczywiście, żeby nie było. No i Anna na razie jest na zaciszu, ma prace serwisowe, 2223 metry. Jutro albo pojutrze się pojawi Kraina Tornad. Wiem, że czekacie. Tak przy okazji powiem. Natomiast tutaj mamy na odcinku drugim, już sytuacja się skończyła. Na odcinku zachodnim wszystkie tarcze skończyły kopać. No i teraz czekamy na ich wyjęcie. Kiedy to będzie? Będzie to w nowym roku. Będę tam, niestety nie będzie zdjęć z drona, bo w nowym roku dron leci do serwisu. W sensie, no pewnie będzie leciał. No ale wiemy, jak to wygląda. No i nowe przepisy dronowe wchodzą i jeszcze nie wiem, jak to będzie się do końca latało. W sensie, trzeba dużo poczytać. Przy okazji świąteczne życzenia, ale to już pokazywałem w ostatnim odcinku od metra warszawskiego. Przechodzimy do drugiej części metra, czyli oczywiście awarii wind. I jak widzimy, nie mamy już tego kryzysu, co był tydzień temu, że halo. Nie, żadna winda nie działa. W sensie, że wszystkie windy działały. Na szczęście już to się poprawiło i z powodu awarii do odwołania nieczynne są windy na Nowym Świecie Uniwersytet. To ciekawe, bo na tej stacji chyba zawsze windy działały. To jest pierwsza taka sytuacja, jeżeli dobrze mi się wydaje. Tak, gotowe tunele są już. W ogóle, jak możecie zobaczyć, mam dosyć duże opóźnienie. No. Czy się opóźnienie, jeżeli chodzi o to, co, kiedy od was ich dostaję. A, no i pytanie jeszcze jedno, techniczne, czy dobrze słychać muzykę i mnie, czy coś by nie zagłusza, czy głośniej muzyczkę, czy coś. Bo ja mam dźwięk osobny na słuchawkach, więc tego nie słyszę. Dalej, ratusz Atesano, winda południowa na peron, poziom 0-2. Tutaj na peron da się zjechać tylko z innej windy po prostu, a na Nowym Świecie, w końcu nie powiedziałem, winda zachodnia. Na peron, poziom -1, -3. To jest ciekawe, bo ona jedzie tylko i wyłącznie do... Ona jest, jedzie tak głęboko, bo tam na poziomie -2 jest poziom techniczny, jakieś parkingi też techniczne, tajne korytarze i takie tam się znajdują na Nowym Świecie jeszcze. I na Nowy Świat da się zjechać i na Atatuszu też się da zjechać. Ponadto modernizacyjne prace są na polu komokotowskim. Tutaj też da się zjechać spokojnie, winda południowo-wschodnia, poziom -1,0 i na wierzbnie winda południowo-zachodnia, poziom -1,0. Na obydwu, na wszystkich stacjach aktualnie są czynne dla niepełnosprawnych. O, dobra, komentarze. A ja jestem smutny, bo tramwaj na Wilanów nie zaczną w przyszłym roku. Tak, wiem, żadnego tramwaju w przyszłym roku chyba nie zaczną. Na Winnicy skończą budować, ale nie skończą tego, co byśmy chcieli, żeby skończyli. W sensie będzie dojeżdżać na Winnicy, ale nie będzie węzłu, padku i jeci całego węzłu.
Więc takie trochę smutne. To dobrze, że słychać. No. Znaczy, coś tam z tramwajem na Willę. Miejmy nadzieję, że chociaż ten na zachodnim będzie. Zaczną chociaż budowę. Zobaczymy. Także tak wyglądają windy i dochodzimy do kolejnych informacji. Czyli spóźnione, bo ja nie przeczytałem tego. Bo nie było mnie z tym bezpośrednio przed świętami, ale mamy informację. Wesołych świąt. Spokojnych, zdrowych, przepełnionych nadzieją i miłością świąt do Bożego Narodzenia oraz wszelkie pomyślności w nowym roku życzą zarząd i pracownicy szybkiego kolei miejskiej, w skrócie szybki koniec marzeń. Jak zwał, tak zwał, tak to wygląda. I to jeszcze spokojnie, parę takich życzeń tu mamy. Od ZTM-u były, to już wam tych nie będę czytać. I wesołych świąt, z okazji święta Bożego Narodzenia życzymy wszystkim naszym pasażerom i pracownikom zdrowia, radości i nadziei na nowy, lepszy 2021 rok. Zarząd Miejskich Zakładów Autobusowych Spółka ZOO. Także tak wyglądamy, od MZA też mamy życzenia świąteczne. Będę mieć co wrzucić na miniaturkę później po przerobieniu tego filmu. A co z Mądlińską, z tym węzłem? Chodzi o Winnicę. No, ja jadę pojutrze na Winnicę i zobaczę. Jeśli nic się nie dzieje, to w przyszłym roku nic nie będzie. Tak to wygląda. W sensie mam dostać informację o tramwaju w najbliższym czasie, to będę może trochę coś więcej wiedzieć. Ale póki co nie będę się wypowiadać, wiem, że ma być. I powinien powstać niedługo, bo w przeciwnym wypadku to tam autobus 900 nie będzie cały czas jeździć na poetów tylko. No i tu mamy ciekawostki już bardziej. Od WTP został uruchomiony nowy przystanek tylko nocny. Langego. Mam nadzieję, że jeżeli źle czytam, to mnie poprawiajcie na czacie. Wiem, że tak często jest. Także no, mamy, uruchamia się zespół 22-23 w nocy. Został uruchomiony składający się z przystanków 01 i 02 dla autobusów N36 i N86. Jak uwarunkowo, jak dla wszystkich autobusów nocnych. Także no, całkiem. Dobra. I kursują według nowego to składu z okazji tego. Także miło. No a to mogę sobie zamknąć. Chociaż czekajcie. Mam tu takie magiczne opcje jak przywróć kartę. Co nie? Takie rzeczy tylko w Firefoxie. Dobra. Skąd jesteś z Wawy, jeżeli tam. Mieszkasz? No z Białęki, szanujmy się. W sensie ja się. Ciekawostka. Na Białące większość swojego życia wymieszkałem, ale urodziłem się na Mokotowie. A co z połączeniem Światowida a Mądlińską? No to właśnie o tym mówiłem, że to będzie tak połączone, jeszcze nie wiemy do końca kiedy. Czy będzie 8 odcinek z tramwaj na Winnicę? Tak! Prawdopodobnie się pojawi 30 grudnia. Miejmy nadzieję. Żegnamy elektryka testowego ze stołecznych ulic. Niestety, taka prawda. Autobusy pojadą tunelem w Otwocku, to nowinka, od 22 grudnia. W ogóle zdziwiłem się, bo dużo się wydarzyło jeszcze przed świętami, to taka ciekawostka. I tu mamy ciekawostki, bo będą jeździły nowym tunelem pod trasą kolejową. Mówimy tu oczywiście o linii 722. Jak domyślam się, większość z was nigdy nie słyszała o tym autobusie. Coś słyszała, ale nie wiedziała, że on tam jeździ i pewnie nigdy nim nie jechała. Jeśli tak, to proszę o komentarz na czacie, że jechaliście, lub w komentarzach, jeśli to oglądacie w zapisie. Tak, uruchomili pociągi pospieszne do Otwocka, to by się zgadzało. No i mamy tutaj autobusy ponownie będą zatrzymywać na przystankach Szlachecka 01, Borowa 02, Kilińskiego 02 i Park Miejski 01. Cześć! A. Czy 17-latka będzie. Czy 17-latka? 17-latka będzie dojeżdżała na Winnicę? Tak. Ale nie wiem, czy po tym otwarciu. Więc nie wiem. Dobra. Ciekawe, czy by jakieś. Dobra, nieważne. Lecimy dalej. Bo jak będę czytać wasze czaty, w ogóle miło, że was jest aż tak dużo. Jeszcze, jak dotrwacie do końca, to będę mieć do was jeszcze parę pytań takich końcowych, które później wytnę już z samego odcinka, ale no, zobaczymy. Autobusy w Wawrze wróciły na swoją podstawową trasę. Kończy się budowa POW-u. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział. O, tego zapomniałem powiedzieć. POW został otwarty. I w styczniu z Sykutem to zrelacjonujemy. Nie wiem, znaczy wątpię, żebyśmy się przelecieli nad nim, co minus. Ale przejedziemy, ja się przejadę przynajmniej na monocyklu. I całą myśl wam pokażę. I później jeszcze z Sykutem jakieś tam piękne ujęcia zrobimy. Jak to wygląda mniej więcej. Niestety nie z lotu ptaka, bo tak jak mówiłem. Chyba, że będzie ładna pogoda. Jakby była ładna pogoda jeszcze przed końcem roku, to by jeszcze było coś.
No i tak, autobusy, które do tej pory objeżdżały rejon prac przy węźle Patriotów, od wtorku 22 grudnia wróciły na podstawową trasę. Mówi to oczywiście o liniach 115, 142, 161, 521 i N22. Autobusy ponownie będą zatrzymywały się na przystankach PKP Międzyszyn 01 i 53, Prasowa 01 i 02 oraz PKP Falencica 01 i 02. Dobra, kolejne i czytamy, co tam się dzieje, bo widzę, że się dużo dzieje. 17 chyba nie pojedzie, dopiero jak wybudują na Modlińskiej pętlę. Tak, dokładnie. Ja znam te linie i widziałem nawet tacznej. O, gratulacje, 722. Pewnie tak i prawdopodobnie będą likwidować pętlę Tarchomin Kościelny. Nie, pętla Tarchomin Kościelny nie będzie zlikwidowana, będzie jako awaryjna, gdyby jakiś był wypadek na innej trasie. Nie, do Tarchomin Kościelny będą dojeżdżać. Jakaś jeszcze inna linia ma tam kiedyś dojechać. Nie pamiętam jaka, ale ma coś tam dojechać. I kursy skrócone niestety też pozostaną niektóre na Tarchomin Kościelny. Opłaca mi się? Co ci się opłaca? Nie rozumiem. Ja mieszkam blisko POW i jeszcze 319 nie otworzyli, a szkoda, bo miałem tam jeździć. A będzie autobus przez Most Południowy? Jestem bardzo tego ciekawy, mam nadzieję, że tak, bo powinien jakiś taki pośpieszny właśnie, nie wiem, kierunek właśnie metro Wilanowska póki co lub do metro imieni z Wawra, powinien być jakiś taki pośpieszny autobus. Szczegółowy oczywiście, taki 500 czy coś. Powinien coś utworzyć. U kogo opóźnienia, bo u mnie nie opóźnia. Aha. Tak, ale jeszcze nie puścili. No jeszcze nie puścili tych autobusów. Znaczy, czekajcie. Kiedy to puszczą? Autobusy wróciły na swoją trasę, czyli już wyjeżdżą. Okej, okay, na Wawrze. Wigilią i Sylwestra nie płacimy za parkowanie w Wigilią i Sylwestra. Kierowcy parkujący samochody w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego nie muszą iść do parkomatu. W tych dniach postój jest bezpłatny. To żebyście wiedzieli i zapamiętali. 24 i 31 grudnia parkujemy za free. Wyjątkiem są 3 dni w roku. 2 maja, 24 i 31. O, ciekawe. No dobra. No to jakbyście byli ciekawi. No i oczywiście w święta też nie płacimy, ale to jest normalne. Dalej, deptak na trakcie królewskim. Przez ponad 3 tygodnie od świąt do końca ferii. To długo. Trakt królewski będzie deptakiem. Dzięki temu warszawiacy będą mogli cieszyć się ze świątecznych iluminacji. Co to oznacza, że komunikacja tam nie jeździ. Autobusy wszystkie. Dobra, właśnie, 319 będzie jeździł przez ten most. I czekamy na niego. Super by było, można by było, może by dali elektryka. A, elektryki będą jeździć na winnicę. To jest ciekawostka. Budują już tam pętlę. Zresztą to, o czym wy mówicie, o 319, to ja nawet nie wiedziałem aż tylu rzeczy. To miło, miło. Ciekawe, jak będziesz wyglądała wytaczna, jakby tam zaczęli budować metro. Z tego co wiem, to będą niezłe objazdy tramwajowe, jak widziałem takie już wstępne schematy. Będzie to wyglądać tak jak w odcinku z budowy przebudowy ronda w najbliższym odcinku z krainy Totnet. Ja się dzisiaj nieźle tam bawiłem i powiem wam, no nowe rondo, 4 linie metra teraz tam będą. Oczywiście mówię o skanesach. A, no i bym zapomniał. Zmiany dla autobusów tutaj z okazji otwarcia deptaka to jest E2, 102, 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 i N44. Tu macie wszystkie linki w opisie, załączę. Postaram się dzisiaj lub jutro. Zmiany godzin pracy popów. Nie będę tutaj dokładnie mówić, jak to wygląda, bo jest zbyt dużo zmian. Ale w skrócie, w dniach 21-23 grudnia to już nieważne, 24 to też nieważne i w dniach 25-27, przypominam, że dzisiaj jest 27, to już też nieważne, w dniu 31 niektóre popy będą czynne do 15, a niektóre po prostu zamknięte, będzie czynne tylko 9 popów i wydaje mi się, że po części ja już o tym mówiłem. Tak, no to dobrze, to na razie mogę przejść dalej. Warszawski transport publiczny w okresie świąt i ferii zimowych. Okej. Okay. Jest ciekawe, jak będziesz wyglądał. Co to deptak? Takie miejsce, gdzie nie jeżdżą samochody, a wygląda jak ulica tylko dla pieszych. Pewnie Aleja Zielona Pętla będzie wykorzystana do przebudowy. No najprawdopodobniej. Można zobaczyć ten deptak. Szkoda, że mopów
Nie ma, no niestety. Na mobilnych popów. Deptak, już pokazuję Deptak. Proszę bardzo. No ma, tak nie wygląda Deptak, to jest tylko i wyłącznie z jednej strony. Ale w skrócie tutaj jest ulica, Nowy Świat i Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście. I aktualnie tam nie jeżdżą samochody. Tak to wygląda. Dobra. Lecimy dalej, czyli komunikacja Wyświęta. Ogólnie dużo się pozmieniało. Wszystkie prawie linie nocne się pozmieniały. I w dużym skrócie będą jeździć po prostu rzadziej komunikacja. Niektóre linie będą miały specjalny rozkład, w tym tramwaje. Zostanie kursowanie tramwajów linii 11, 13, 14, 18, 25, 28 i 31 zostanie zawieszone. To dużo. A, ale to są święta, to poczekajcie, to nie to. W okresie aktualnym, czyli od poniedziałku do czwartku, tu macie jakieś konkretne zmiany. Ja jestem bardzo ciekawy, jak wyglądają ferie. O, ferie. Bez 6 stycznia. Autobusy, tramwaje, metro i SKM będą jeździły zgodnie ze składem dla danego dnia. Autobusy linii 228 dojadą do przystanku wagonowa. I ogólnie niektóre linie będą miały specjalne trasy. W weekendy nie wyjadą na tory składy linii 11 i 31. I to tyle zmian dla tramwajów. Autobusy to jak zawsze rządzą się własnymi planami. Tak to bym powiedział. A no i będą jeszcze tam specjalne kursy pomiędzy szczytami. Co z linią z Żerania na Tarchomin? Ten tramwaj odroczyli na kolejną dekadę. I oni ją zbudują. Ale kiedyś. Dekada, czyli co najmniej 10 lat. Nie będzie tego jeszcze w najbliższym czasie. Niestety. Nad tym bardzo ubolewam. Dobra, dochodzimy do ZDM-u dopiero. Wolałbym już tutaj szybciej dojść. No ale tak czy siak. ZDM-ie, jakby to powiedzieć, ZDM nigdy nie zawodzi, że tam zawsze coś się dzieje. Nowy ciąg pieszo-rowerowy powstaje przy Dolinie Służewieckiej. Aktualnie tak wygląda. I to był oczywiście projekt z budżetu obywatelskiego. Proszę bardzo, zdjęcia wam pokażę. Tu ładnie już widać asfaltowy ciąg pieszo-rowerowy. No tylko się, aż by się chciało nim przejechać. Szkoda, że w budowie dopiero. Nie, 11 zawiesza. Wagoniowa, a nie wagonowa. Dobra. Wagonownia. Niech będzie. Będzie awizowany już poza prawem. No na moście tym południowym nie będzie, ale w najbliższej... W ferie będzie, bo w ferie to... Jak nie będzie... W ogólnie w najbliższym miesiącu będzie tylko jeden odcinek z metra. I nie wiem, czy będzie Winnica. Czy będzie Winnica, ale pewnie Bezdona, więc... Zobaczymy, co będzie się działo w ferie. Będzie tak bardziej na luźno. Przy większości, także. Dobra, bo już tutaj zdjęcia mi się powtarzają. Lecimy dalej, bo miał być krótki odcinek, bo się mało dzieje. Francuska po liftingu. Dzięki zieleniej została ożywiona. A, dzięki zieleniej została ożywiona. Dobra, mój polski się nie nada. Tak wyglądało kiedyś. Czyli był kiedyś rower, śmietnik taki betonowy i poobklejany słupek z napisami. Drogowskaz w skrócie. Teraz jest poobklejany drogowskaz, poobklejany słupek, ale dzięki temu mamy ładne tutaj miejsce, które w przyszłości będzie wyglądać zielono, jak już nie będzie zimy. Tutaj się głównie po bokach zmieniło, jest trochę bardziej zielono. No i tu ewidentnie widać, kiedyś drzewo było zielone, a teraz ma więcej rejonów, ale jest mniej zielone. Nie, no oczywiście wiemy, o co chodzi, ale tak to tu akurat wygląda. Jeszcze jest więcej zdjęć. Dobra, im więcej zdjęć, tym lepiej, bo chyba takie rzeczy lubicie. O! Chwila, ja mam do was pytanie, gdzie jest... tutaj można zgłosić skandal, że ja tutaj nie widzę jednej podstawowej osoby na tym live'ie. Gdzie jest mod? To jest ważne pytanie. UZDD. O! Jak 11 zawraca przy rondzie Deszyńskiego, skoro 10 tam jeździ? To jest pytanie z większym sensem. Po prostu zawraca tak samo jak na Winnicy aktualnie. A jeżeli nie wiesz, jak się zawraca, to obejrzyj sobie intro do tramwaj na Winnicy, to zobaczysz. A kiedy recenzja stacji metra? To będzie w kolejnym roku i to jest taka bardziej przyszłościowa seria, bo muszę jeszcze dogadać się co do historii każdej stacji metra. To będzie trochę trudniejsze. Tam jest dodatkowy tor, chyba gdzie motorniczy przechodzi na drugą stronę. Nie do końca. Motorniczy nigdzie nie wychodzi.
To jest na Wierzbnie. Tak, to jest na Wierzbnie. Na Wierzbnie jest takim miejscem. Na Wierzbnie to w ogóle jest odjechana pętla. Ostatnio mamy nawet takie dziwne pętle pobudowane. Znaczy dziwne. Dwukabinowe, ale. Dobrze, na koniec odcinka wam pokażę. Tylko mi przypomnijcie na koniec live'a, że wam pokażę, jak te pętle wyglądają faktycznie. No tak, to tak samo masz na tą, gdzie tam. No nie do końca tak samo wygląda. Dobrze, bo się to skręciłem tutaj. Jak 11 zawraca, to 10 czeka, aż zawróci. To jest bardzo ciekawe, bo się jak w 10 czeka. Coś ogólnie w rozkład jazdy 10 jest tak poukładane, żeby nigdy nie czekała, ale jak czasami się zdarzy, bo na przykład 11 zwolni czy coś, to później jest ten efekt, że się czeka w 10 i się nie wie, o co chodzi. Po prostu 11 musi wykręcić. Dobra, no jak widzimy, tak wyglądają tutaj pozmieniane. To jest dopiero zieloność. Dobra, ZDM. Dużo tych zdjęć nam dałeś, ale pozwolę sobie dzisiaj ich wszystkich nie oglądać. Idziemy dalej. Wałbrzyska z nowym chodnikiem i fragmentem nawierzchni. No, zobaczmy, jak to wygląda na Wałbrzyskiej. No, to jest aleja, aleja, nie chodnik. Powiedziałbym tak, autostrada chodnikowa. Ciekawe przejście, bardzo. No, tu też miarę może być. Dobra, lecimy dalej. Z serii Sowa jest, mamy Sowa. Ulubiony fragment chyba, nie tylko mój, mam nadzieję. Jaśnieje oszczędnie na targówku. Nowe oświetlenie na dwóch ulicach. Kończymy. No nie! Proszę o smutne łóżki w czacie dla programu. W sensie, nie wiem, świeczki czy coś. Ale coś tam wymyślcie. Ale kończymy realizację programu Sowa. Oświetlenie zewnętrzne. Sowa skończyła się. No w sumie rok się skończył, ale to nie zmienia faktu. Sowa się skończyła. Jednym z ostatnich punktów na mapie Warszawy, w którym zmodernizowaliśmy oświetlenie, jest ciąg ulicy Trockiej i Bożymowskiej. Dzięki zamontowaniu tam 107 opraw LED-owych po zmroku jest widniej i oszczędniej. Pobór energii spadnie o 62%. O, dobrze, dziękuję. 107 lamp mamy. Ostatni moment. Czym jest program Sowa? No niestety już z programu Sowa nie ma, ale jeszcze sobie przeczytamy parę informacji na temat niego. Jak widzimy, chodnik może jest beznadziejny, wszystko się sypie, jest jedna ławeczka, nie ma wiaty, ale jest lepiej, jaśniej, piękniej i w ogóle. O, czy to nie jest pętla? To może była ta pętla, o której ja myślałem. Dobrze, tak, to była ostatnia tutaj przebudowa, jeżeli dobrze zrozumiałem. Czym jest program Sowa? Celem Sowy jest wymiana oświetlenia niedopasowanego do najnowszych norm jakości i bezpieczeństwa. Jednolite, lepiej świecące, trwalsze i precyzyjne ustawione lampy zapewniają lepszą widoczność na drogach, zmniejszając jednocześnie zjawisko tzw. zanieczyszczenia światłem. No to się zgadza, zona to dobrze widać w nocy w Warszawie niestety. Dużą zaletą, zwłaszcza przy budowie metra. Dużą zaletą jest znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Według obliczeń przebudowa oświetlenia 13 ulic wykonanych w technologiach przyniesie średnią oszczędność na poziomie 62%. Co nieźle. Oznacza to roczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej na poziomie ponad 335 tysięcy polskiego golda rocznie. Dodatkowo koszty naprawy i konserwacji nowoczesnych opraw są o wiele niższe, co oznacza, że inwestycja powinna zwrócić się na przestrzeni kilku lat. Oprócz aspektu finansowego ważny jest również wymiar ekologiczny, no oczywiście. Mniejsze zużycie energii oznacza także zmniejszenie emisji szkodliwych substancji w dwutlenku węgla, w tym w dwutlenku węgla dla Sowy. Dobrze, dziękujemy. Dziękujemy za czat. Widzę 6 osób i 6 podlubień. Czy wszyscy zostawili łapkę w górę i suba? Nie ma moda, więc muszę to robić samemu. Nieładnie, nieładnie. Zaraz, proszę go tam pobudzić, nie wiem, obudzić czy coś. O, i duży komentarz widzę, a tu już prawie jesteśmy na końcu. Dobra, to czemu ta 11 nie pojedzie zamiast skręcać za metro Płocka, to pojedzie prosto i przy Okopowej skręci w kierunku Daszyńskiego i dalej plac Zawiszy i zalety na placu Stelenkiewicza. Plac Stelenkiewicza to jest pętla awaryjna i nie jest przystosowana do ciągłego korzystania z tej pętli. Z tego co pamiętam, to jest w ogóle sygnalizacja ta automatyczna wyłączona. O, powiedziałem, nie dozu więcej łapek w górę. No, proszę bardzo. I 11 w tym miejscu, gdzie zawraca, jest idealna
bo po prostu dojeżdża do mety i tyle. Nie musi nigdzie dalej jechać, a tam też nie jest potrzebny większy tłok. Przy okazji, czy ty wiesz, jak wygląda tam tłok obok prezesa? No właśnie. W sensie, chodzi mi oczywiście o stację PKP. Czekajcie. Padło mi to z głowy. Pokażę wam po prostu, o co chodzi. Tutaj. A, no, na placu Zawiszy, o tym chodziło. A po pierwsze, i najważniejsze, on by musiał pojechać prosto. A tak jedzie jeszcze tutaj więcej osób zgadnia na czystych. Na tej linii tutaj jeżdżą tylko dwa tramwaje, więc to o wiele lepiej tutaj obsługuje. A stąd nie ma niestety skrzyżowania, a stąd tu by już nie mógł zrodzić do tej pętli. Dlatego, a puszczenie tutaj jeszcze większej ilości tramwajów, tutaj już czasami naprawdę tramwaje stoją w korkach. To wiecie, to nie ma sensu. Dobra, co jeszcze nam zostało? Sawę zabiliśmy. To wracamy sobie do Parklet przed siedzibą ZDM-u. O, to trzeba tam pojechać. Staramy się, aby siedziba ZDM-u była przyjazna i jak najlepiej przystosowana do potrzeb interesantów. Dziękuję, dziękuję. Przed budynkiem na Chmielnej 120 pojawił się parklet z ławką i zielenią. Dobrze. Zobaczmy, jak to wygląda. Może jeszcze jest kranik. Proszę bardzo, ładne, drewniane tutaj miejscówki. Dobrze, miejsca dla niepełnosprawnych. No, ładnie, ładnie. Te ławeczki są ciekawe. O, tu jaki róg. Niezły, odjechany. I proszę bardzo, pićko dla zwierzaków. To jest dobra, nowina. I pewnie tutaj stąd jest... A, myślałem, że to... Pewnie co jakiś czas po prostu można włączyć i wyłączyć, jak jakiś pies przychodzi, żeby się napił. Dobra, to jest bardzo dobra nowina, że jest właśnie automatyczne. Może nie w dobie koronawirusa, czy trzeba to było wykręcić przy tym. No ale wiemy, jak to jest. O nie. Ładuje mi się. I nie mogę przerzucić na kolejny. O, dobra. I tu jeszcze jedno zdjęcie na tą ławkę. Dobra, czy coś tu jeszcze jest? Tak, jeszcze mamy trochę terenów zielonych. Żeby nie było, że nie było terenów zielonych. Dobrze, o. Fila. To tutaj jest ZDM? Nie, niemożliwe. Tu jeszcze obok z trasów mamy ładne drzewka. Ja już je widziałem jakiś czas temu. Kiedy skończą budowę Warsodała? W następnym roku, przed końcem kolejnego roku mają skończyć. A otworzą już po części... Jakoś w tym roku. W sensie w tym, mówię o 21. No, dobra, tak to wygląda. Dochodzimy do ostatniej części ZDM-u, czyli życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Kończy się rok, co chwilę nas czymś zaskakiwał. Dlatego z okazji Świąt Bożego Narodzenia Zarząd Dróg Miejskich przede wszystkim życzy każdemu czasu niosącego spokój, wypełnionego miłością i odpoczynkiem od codziennych spraw. W skrócie mniejsza z tym. A na przyszłość życzymy unikania ślepych uliczek, nie tylko w trasie, samych łagodnych zakrętów, ale nie żeby było w nawigacji. Za 300 metrów skręć ostro w prawo. I to z takim jeszcze swobodnym dźwiękiem, głosem oczywiście. I zielonych świateł oraz paliwa do realizacji swoich planów. Wszystkiego najlepszego i wesołych świąt. No powiem wam, życzenia z ZDM-u chyba najciekawsze. Tak to bym określił. Mamy zdjęcie. Sobie powiększmy je. Świąt pełnych radości życzy zespół Zarząd Dróg Miejskich. ZDM. No, takie świąteczne życzenia. To bardzo ładnie, bardzo ładnie. A jak to będzie z tą winnicą? Część tam wytwajów zawróci normalnie, a część ze zmianą toru i kabiny. Piję song na live. Ja nie mogę niestety nic pić ani jeść. Byście mieli przerwę w moim mówieniu, a to byłoby nieeleganckie. Nie wiem, jak to będzie, od razu mówię, na winnicy. Na pewno prawdopodobnie będzie tam dojrzeć tylko dwójka, a 17 cały czas nad chomnik kościelny. Takie są według mnie najbardziej prawdopodobne informacje. Jakby tam połączenie pętli wyścigi z przystankiem rondo Unii Europejskiej, to by było ciekawe. No byłoby to ciekawe, bo 17 w końcu byłaby najdłuższą z linią. Bo 10 teraz jest najdłuższa, chyba z tego co pamiętam. Albo jeszcze jakaś jedna linia. Bo tu w sumie dość blisko. Bardzo blisko.
Dobra. No i mamy informacje od UM-u. Warszawa w czasie świąt. Warto wspierać. Jak macie jakieś konkretne pytania do tych podpunktów, które czytam, to napiszcie mi teraz na czacie. Warszawa w czasie świąt. Warto wspierać niezależne księgarnie. Egzamin w nowej odsłonie. O, to jest ciekawe. Dobra, on się ładuje w międzyczasie. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Warszawie. Zaproszenie na briefing procesowy dotyczący funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej w Warszawie. Nie, to nie interesujące. Trakt Turewski dyptakiem do końca ferii, to już wiemy. Żeńskie formy nast stanowić w urzędzie. O, to też by ciekawe. Dalej. Warszawskie stypendium artystyczne przyznane. Zrealizowany kolejny projekt z budżetu obywatelskiego. Dbamy o ptaki. O te, co zakłócają latanie dronem? Nie podoba mi się. Warszawa nagrodziła sportowców. Warszawa domyka finansowanie tegorocznych potrzeb pożyczkowych wysokim popytem na nowe obligacje. Warszawska Wigilia z dostawą. Samotne matki z Białęki spędzą święta w nowym domu. Zapewniamy opiekę medyczną komendantom i powstańcom. Wyrok w USA na uzasadnieniu. A, no i to już było. Dobra, zrealizowaliśmy kolejny budżet obywatelski, dbamy o ptaki. Dbamy o ptactwo zimą. W ramach tego projektu zamontowaliśmy dwa automaty do karmienia. Na karmę dla kaczek. Kaczkomaty. Co właśnie montujesz? Kaczkomat. Dobre. Na terenie Parku Moczydło oraz Parku Szymańskiego. Zaprogramowano je do dozywania określonej ilości pokarmu na godzinę. O, trzeba to będzie zobaczyć. Karma w automatach uzupełniona jest codziennie, do 31 grudnia 2020 roku, w godzinach 8-17. Mieszkańcy mogą nieodpłatnie pobrać karmę. O, pomagamy ginącym w Warszawie ptakom, budowa jaską. Nawet nie skomentuję tego. Dobrze, ojejku, ale to ogromne. Okej. To wygląda jak to. Nie. Mamy wieżę. Ciekawe. I co, one tam wlatują, czy jak? No nie wiem. Pokaż drugie zdjęcie. Drugie zdjęcie. Zaraz zobaczymy. Dobra, zaraz zerknę. Bezpłatna karma dla kaczek. No to akurat ma sens. Bo to, czym normalnie karmimy, to jest bez sensu. Żeńskie formy nazwisk stanowisk w urzędzie. Dobra, sprawdźmy ten sposób. To tak wyglądało, ale to dwójki takiej to już nie ma. Dobra, mamy jeszcze tak. Żeńskie, zgodnie z zapowiedzią prezydenta Trzaskowskiego, od 1 stycznia panie prezydentki, inspektorki, naczelniczki, burmistrzynie czy dyrektorki będą mogły posługiwać się żeńskimi formami na stanowisk w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w tym na stronach internetowych i komunikatach prasowych. Całkiem. Myślisz, że połączy państwo w państwie, ale... Dobra. I ostatnie. Egzamin w nowej odsłonie ze względów na pandemię i trwającą naukę zdalną MEN zmienia wymagania obowiązujące na przyszłorocznych maturach. Hello. I egzaminie ośmioklasisty zbyt późno i wyrywkowo, ponieważ część rozwiązywań nie skorelowano z rekrutacją na uczelnie wyższe. No cóż, co zmienia, a czego nie zrobiono i potrzebna wypada, kiedy egzamin we wtorek 22 grudnia. Dobra, czekajcie. Według nowego harmonogramu egzamin maturzysty w 2021 roku odbędzie się od 4 do 21 maja, a egzamin ósmoklasisty w dniach 25 i 27 maja, czyli później. No to całkiem. Dobra, kończymy, bo tu już w ogóle nam czas się kończy. Wiem, jakby to było moje zadanie już. Kolejna godzina, a w nocy cały czas się nie spało. To było najlepsze. Dobrze, no i jedna rzecz na sam koniec, to mam do was pytanie, co sądzicie o tym serwerze do stworzenia, do komunikacji z wami. Jestem przekonany, że te 6 osób, które tutaj jeszcze jest aktualnie, to chciałoby mieć jakąś kontakt czy coś. No i sądzę, że chyba najlepiej byłoby to mimo wszystko stworzyć na Discordzie.
I wtedy tam jakieś powiadomienia wcześniej o odcinkach, czy jak tam idzie praca, czy jakieś normalnie też z pytania odnośnie odcinków, czy w Warszawie można byłoby po prostu poruszać. I też sądzę, że stworzyłaby się taka większa trochę społeczność. Co wy na to? Co wy o tym sądzicie? Czekam na wasze komentarze. W międzyczasie też bardzo wam puszczę, jak wygląda budowa i wyglądała budowa. Tak, dobrze. Mam jeden na tak. Zobaczymy, czy będzie więcej na tak. I to jakoś się postaram zrobić w okolicach Sylwestra. Dwa na tak. Ale na Discordzie? No na Discordzie, bo będzie najwygodniej to zrobić. Niż na Messengerze to nie. Messenger to jest zbyt prywatny sprzęt. Czy z 13N po modernizacji będzie jeździł na normalnych liniach, czy turystyczny? Tylko turystyczny. W sensie będzie normalna linia, ale taka turystyczna prawdopodobnie, która będzie dosyć często jeździć. Discord lepszy, Messenger, tam widzę, że mamy tutaj dwa teamy, ale cały czas tylko widzę dwie osoby, które by chciały ten serwer, więc no, zobaczymy. Dobra, no to tak. Wiem, w sensie Messenger byłby po prostu wygodniejszy do swobodnego używania, ale... Ale to bardziej sądzę, że w takim miejscu wiadomym, trochę innym. W sensie, trochę innym. Nie do powszechnego jak dla mnie po prostu użytku. Musiałbym założyć drugie konto na Messengerze, to wiadomo. Nie byłoby dla mnie najwygodniejsze. Uuu, jakie ładne zdjęcia tutaj przy okazji widzę. To są zdjęcia z metra warszawskiego, jakby ktoś był ciekawy. Już chciałem powiedzieć, że się skończyła playlista, ale nie. Playlista cały czas leci. Dobrze, będziemy kończyć dzisiejsze mniejsza z tym. Nie widzę więcej komentarzy. Widzę dwie osoby na tak, czyli będziemy jeszcze cały czas zbierać was. Im więcej, tym lepiej. No i będziemy sobie zapisywać, ile osób tak naprawdę będzie chciało tam się pojawić. Dobrze. Jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco z Warszawy i właściwie z wszystkiego, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I 36, tak, na 36 będzie jeździć. I ona będzie prawdopodobnie tylko turystyczna, ale może też będzie trochę bardziej się rozwinie. I, no co by tu dużo nie mówić, jeszcze na koniec muszę wam puścić, no. Chyba zresztą zrozumiecie. Na koniec wam jeszcze raz puszczę intro, żeby podkręcić. Dobra, rozumiem, zrozumiałem. Trzecia osoba na tak. Czyli na 3 osoby, na 8 oglądających, to dobrze. Będzie kiedyś jeszcze tramwaj jakiś na żadanie FSO? Kolejny? Nie. Po prostu wyburzam żadanie FSO niedługo. Ale to będzie za chwilę. Mam pomysł na nazwę. Komunikatorzy Awiznosza. Jeszcze zobaczymy. Nazwa to będziemy już na serwerze wymyślać. Jak macie jeszcze jakieś konkretne pytania co do serwera czy innej rzeczy, to napiszcie w komentarzach pod tym filmem lub kolejnymi filmami, bo nie wiem, czy możecie pisać pod tym filmem już teraz komentarze. No i co dużo nie mówić, do zobaczenia już wkrótce. Tymczasem przechodzimy do intra. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim, no na jakim, kanale. Cześć!